Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Ten film jest częścią innego filmu, który robiłem odnośnie mojego konta na tym KVK, dokładnie podsumowania tego konta, ale zobaczyłem, że samo losowanie trwa dosyć długo, dlatego postanowiłem jako taki bonusowy odcinek wrzucić go osobno, żebyście zobaczyli, czy miałem szczęście, czy nie miałem podczas losowania tych artefaktów. Dla tych, którzy nie wiedzą, możliwość losowania tych artefaktów mamy dopiero na koniec KVK, gdy w momencie podsumowania, jeśli nasza watacha zajmuje smoka, wtedy mamy dostęp do najlepszego kompendium. A czym się różni na przykład kompendium smoka od kompendium magmy? Już wam pokazuję. W kompendium smoka mamy więcej tych artefaktów z kuźni. Mamy też ten najnowszy, no prawie najnowszy, nie mamy tutaj tego dla piechoty, ale mamy tutaj ogólnie więcej tych nowych artefaktów. W magmie mamy tych nowych artefaktów mniej. Ale również sobie upatrzyłem tutaj pozłoconą kuszę oraz Torquefes. Co z tego wyjdzie, niedługo zobaczycie. No i najsłabsze kompendium artefaktów jest wtedy, gdy nasze przymierze nie zdoła ochronić magmy przed końcem sezonu. Tyle słowem wstępu, teraz pytanie się rodzi, czy warto. Uważam, że dla free-to-playa, czy dla kogoś, kto wydaje naprawdę małe ilości pieniędzy, uważam, że warto, dlatego sobie to otworzę. Uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby gracz free-to-play otrzymał jakieś legendarne artefakty. W porównaniu do innych eventów, tutaj wydajemy tylko 30 tysięcy gemów i mamy gwarantowane dwie legendy z tej puli, a w jakichś kuźniach, w jakichś innych eventach tych gemów byśmy musieli wydać około 270 tysięcy, więc różnica jest naprawdę kolosalna. Dlatego ja tutaj zostawiam swoją pieczątkę. Gracz, który naprawdę wydaje małe ilości, powinien próbować swojego szczęścia w tym losowaniu. Udało nam się obronić magmę przed podsumowaniem. Przejdźmy do naszego openingu. Przedmioty, które tutaj mamy, to na pewno nie chcemy żadnego z tych trzech, a nawet czterech przedmiotów. Nie potrzebuję pióra, nie potrzebuję gniewu kurraty, rogu, ani korzeni. Tym bardziej nie potrzebujemy. Tak naprawdę w co tutaj celuję? Celuję oczywiście w pozłacaną kuszę, celuję w Torquefes. Ewentualnie ostrza cienia również by mi się przydały. Więc to jest mój cel. Troszkę czuję tutaj ścisk w brzuchu, gdy myślę o tym, że wydam 30 gemów i dostanę róg. Miejmy nadzieję, że nie. Dla konta free to play każde gemy w błoto to jest naprawdę tragedia. Bogowie, w co wierzą elfy? Nie wiem, w co wierzą elfy. W każdym razie bóstwa elfów. Nie zmieniłem tej frakcji od początku gry. Dajcie mi kuszę oraz Torquefes. Może troszkę dużo chcę, ale myślę, że zasługuję. Także lecimy z tym openingiem. Pyk. Dobra, nie przypominaj dziś, już polecimy sobie, polecimy. Łuk centaura. Kodeks proroctwa. Kompendium. Przydałoby się trafić, szczerze mówiąc. Już powoli legendkę. Może nacisnę potwierdź. Może coś się zresetuje. No, jeśli teraz bym dostał legendę i w ciągu 5 kolejnych dostałbym kolejną legendę, to wtedy mielibyśmy 3 legendy. A mamy na to 12% ponad. Więc no musi, tak? Mamy szansę dostać 3 legendy. Why not? Będziemy w ten sposób to robili. Troszkę tutaj oszukać. Poczarować. No i chyba się nie uda. Jest na 9. losowaniu. Lepiej późno niż wcale. No i teraz co to jest? Oby to było... Dobra. Kusza, nie? Potrzebujemy kuszy, mamy magrat mocną, mamy zajdę. Dawaj tutaj kuszę. No nie! O Boże. Jakby to jest fajny artefakt, ale... Wait a minute. Jakby pokażę wam mój... stan moich magów.
Dobra, mamy 10 kluczy jeszcze, normalnych. Ciekawe to tutaj rozwiązali, żeby zachęcić do kupna. Wszędzie te pokusy, wszędzie te pokusy. Pokażmy, pokażę wam jeszcze tutaj mojego Bertranda, który... No, na pewno się ucieszy z tej kuli. Taki Bertrand na pewno zrobi spustoszenie. Dobra, przekręćmy ten licznik trochę. Może teraz otwórzmy tutaj dziesiątkę. Także tutaj dostaliśmy całe gówno, więc... No, myślę, że teraz w tym kompendium los się do nas uśmiechnie, tak? Licznik przekręcony. Możemy lecieć dalej. Gdzie tutaj? To jest to. Jeśli teraz dostaniemy drugą z kolei legendę, to bym był naprawdę szczęśliwy, także... Gro, wiesz co robić. Szkoda, bo w tym momencie miałbym gwarantowany jeszcze jeden legendarny przedmiot. A teraz po prostu dostaniemy jeden. Ale może spróbuję otworzyć wszystkie. Za dużo nie kręcę, więc może. Póki co w ten sposób będę otwierał, bo... Wydaje się to lepsze. Mamy 6 losowań do końca. Coś dla włóczników. Ja tutaj jestem mainem strzelców. No ale myślę, że tutaj deweloperzy wiedzą o tym, dlatego dostaję jakieś artefakty do magów. Oby nie było nic dla kawalerii. Proszę, tylko nie kawaleria. Strzelcy... Piechota, strzelcy piechota. Już żygam artefaktami dla kawalerii. Co prawda nie są to, nie jest to kusza, ale i tak jestem uradowany, można tak powiedzieć. Fajnie, w końcu. Założymy sobie po, wiecie co? Otworzę chyba jeszcze te trzy dodatkowe. Może szczęście się uśmiechnie, tak? Póki co, mimo wszystko opening jest szczęśliwy. I myślę, że spróbuję. Najwyżej no wydam w błoto ile? 5000? 4500 klejnotów? Drogą nie chodzi, ale kto nie ryzykuje... Kto nie ryzykuje, ten ma gemy w plecaku. Nie no, trochę mnie poniosło, ale... No to ta euforia. Euforia z artefaktu. W każdym razie jestem szczęśliwy. Dawaj jeszcze jedną, wariacie. W każdym razie jestem szczęśliwy, że otrzymaliśmy artefakcik. Od razu go załóżmy, tak? Od razu go załóżmy. Sześćdziesiąty level, poproszę. Szkoda, że na koniec KVK na pewno troszkę by ułatwił ten przedmiot walki. Nie wiem, czy mam tych legendarnych artefaktów na wzniesienie go do 6 gwiazdek. No ale może na razie nie będę wznosił na 6, chociaż... No, brakuje jednego. Chyba sobie rozłożę jakiś artefakt. Pytanie, który artefakt bym tutaj mógł rozłożyć? Tego używam, tego używam. Czy tego tak średnio używam, ale... Ma już drugi poziom, więc może niech tak zostanie. Kiełaszkar jest przydatny dla mojej piechoty. Na razie niech będzie na 5 gwiazdkach, bo nie wiem, czy wiecie, może taka ciekawostka. A, wyposażonych nie mogę tutaj przekuć. Od razu taką ciekawostkę wam dam. Klikając sobie na tę strzałkę, możecie go przekuć i dostaniecie wszystkie te artefakty, które użyliście, żeby go podnieść. Chyba to zrobię, szczerze mówiąc. Zawsze to jest 1% więcej obrażeń. A piórka i tak jakoś nie używam. No, zrobimy to na potrzeby filmu. Jak widzicie, raz na 30 dni możemy przekuć jeden artefakt. On się resetuje. To wszystko teraz mamy w plecaku. Poziom mogę podnieść, bo i tak... Oczywiście tracimy tutaj ten pył. Pyłu nie otrzymujemy, ale otrzymujemy wszystkie artefakty,
które użyliśmy. Piórka i tak nie używam, a sześciogwiazdkowe ostrze na pewno się nam przydadzą. Jeden procent zawsze coś, tak? Zawsze coś.